Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu. To nagranie jest zainspirowane takim cytatem, który przeczytałam i tak został mi w głowie, pomyślałam, że chętnie go rozwinę. On był po angielsku, ale jego wydźwięk był mniej więcej taki, że ludzie nie mają pojęcia, jak tak naprawdę dobrze może czuć się ich ciało. Ja mówię, wow, tak, to prawda. I to jest taki cytat, który trafia do mnie z perspektywy osoby, która kiedyś miała zaburzenia odżywiania i z perspektywy osoby, która nie ma teraz tych zaburzeń odżywiania. I ja doświadczam tej różnicy, jak kiedyś czuło się moje ciało i jak czuję się teraz. Mimo, że jestem dwa razy starsza, naprawdę jestem dwa razy starsza niż wtedy, kiedy miałam zaburzenia odżywiania. I wydaje mi się, mam przed oczami osoby otyłe czy z nadwagą, osoby, które jedzą dużo przetworzonego jedzenia, czy fast foodów, czy dużo słodyczy, mąki, produktów mącznych, osoby, które podjadają, przejadają się, jak źle to wpływa na ich ciało i jak źle czuje się ich ciało, ale ponieważ to trwa tak długo albo trwa całe życie, nie mają pojęcia, jak dobrze może czuć się ciało. I ja też to pamiętam. Pamiętam mój wzdęty brzuch, pamiętam gazy właśnie, pamiętam zgagi aż po wymioty czy wymuszanie wymiotu. Pamiętam ociężałość, taką ospałość, niechęć jakąś do aktywności, taką mgłę mózgową wywołaną dużą ilością cukru, kłopoty z koncentracją. Osoby, które są uzależnione od cukru, powiedzą, że czują wręcz, że są takie upite, nietrzeźwe z powodu nadmiaru cukru. Jeżeli ktoś jest otyły, to jest mu ciężko po prostu, czyli zadyszka, układ oddechowy, układ krążenia, układ kostny, prawda? I to jest taką rzeczywistością. W związku z tym, jeśli ktoś nigdy nie czuł się dobrze ze swoim ciałem, albo to było tak dawno temu, że nie pamięta, to nawet nie wie, jak dobrze może się czuć, jak lekko może się czuć. Myślę, że jeśli są tu osoby, które powiedzmy schudły, czy uporządkowały relacje z jedzeniem i jedzą o wiele lepiej, mogą się podzielić. Bardzo Was zapraszam, napiszcie w komentarzu, jak o wiele lepiej się czujecie, kiedy Wam się to udało, co się zmieniło. Ja na pewno mogę powiedzieć, nie mam wzdęć, nie mam gazów, nie mam zgagi, a tym bardziej jakiejś chęci do wymiotowania. Mam płaski brzuch w związku z tym. Oczywiście, jak mówię mam, to nie jest to na 100%, bo, że tak powiem, wypadki przy pracy zdarzają się każdemu i ciągle to będę powtarzała i pamiętajcie, nie ma ludzi idealnych. Natomiast jak to wpływa na jasność umysłu, na energię. Ja nie piję kawy. Ja śpię nieraz krótko, to akurat nie jest powód do chwalenia się, ale nie śpię krótko. Mam różne obowiązki, staram się też mieć jakąś aktywność fizyczną w swoim życiu. Czasem muszę być bardzo zmobilizowana, mam trójkę dzieci, które są wymagające, chcą ze mną tańczyć, chcą, żebym jakieś obroty robiła. Wczoraj nawet stawałam na rękach na ścianie, przy ścianie, nie na ścianie, przy ścianie. I to było wielkie wyzwanie, bo miałam takie wrażenie, że Jezus, to moje ciężkie, jest takie ciało ciężkie. Kilka lat temu stanęłam, a teraz się bałam, ale dopiłam swojego. Stanęłam. I ja nie używam kawy, ani jakichś tam innych pobudzaczy, czy w ogóle używek. Więc ja myślę, że wiecie, że dobrze wiedzieć, że ciało może czuć się dobrze, że jak będziemy je dobrze traktować, to ono nam się będzie odwdzięczać, że tutaj po kolei układ pokarmowy i układ krążenia i kostny i oddechowy i nerwowy, to wszystko będzie nam wdzięczne i my po prostu realnie odczujemy. I wiecie, ja uważam, że byłam osobą uzależnioną od jedzenia. O alkoholikach mówi się, że ktoś już jest alkoholikiem do końca życia i że zawsze trzeba mieć taką pokorę i pilnować się, żeby nie powrócić do starego. Ja mówię o sobie w czasie przeszłym, bo absolutnie nie jestem uzależniona od jedzenia, no przecież jem, tak? I nie mam z tym problemu. I nigdy w życiu nie chciałabym wrócić do tego, co miałam przez kilka lat. To było zaledwie 5 czy 6 lat. Nigdy. Bo ja nigdy więcej nie chcę się tak źle czuć. Fizycznie i psychicznie. W związku z tym pracuję nad sobą, rozwijam się, uczę takim
rozumieniu radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie ze stresem, podążania za swoimi potrzebami, wartościami, czyli też cały czas w temacie asertywności się rozwijam. Wiele rzeczy staram się w sobie cały czas właśnie rozwijać i przepracowywać, ponieważ nigdy nie chcę wrócić do tego, co było kiedyś. Życie dostarcza mi wrażeń. Jestem mamą, jestem żoną, jestem pracownikiem, podejmuję decyzję na przykład o rezygnacji pracy na etat. Różne rzeczy się w moim życiu dzieją, w moim życiu są emocje, są stresy, wyzwania. W związku z tym ja chcę sobie z nimi radzić na trzeźwo, że tak powiem, w konstruktywny sposób, bo nigdy nie chciałabym wrócić do tego, jak było kiedyś. Jak źle się czułam psychicznie i fizycznie. Choć z zewnątrz oczywiście nie było widać tego, bo wy wiecie, że tego tam za bardzo nie widać. Potrafimy się zasłonić i udawać, że jest okej, a wewnętrznie jest to cierpienie, to poczucie bezsilności i złe myślenie o sobie. Także dziewczyny, chłopaki, nasze ciało może się naprawdę dobrze czuć. Może czuć się o wiele lepiej niż teraz. I to jest coś, nad czym warto pracować, do czego warto dążyć. Jak to zrobić? No tutaj znajdziecie różne odpowiedzi na tym kanale, w innych miejscach. Jest wiele tych drobnych puzelków, które tworzą się na ten cały lepszy obraz. To, co dostaniecie ode mnie, to jest psychologia jedzenia, psychologia odchudzania, emocje, asertywność, dobra relacja ze sobą. O tym Wam mówię i tą ścieżkę Wam tutaj pokazuję. Bierzcie, korzystajcie, bo naprawdę możecie czuć się lepiej, niezależnie od wieku. I ostatnio napisałam do Ani Zippel. Ania jest bohaterką nagrania, że nigdy nie jest za późno na uzdrawianie apetytu. I napisałam do niej z pytaniem: Aniu, czy u Ciebie nadal jest dobrze? No bo chciałabym wykorzystywać dalej Twoją opinię, którą mi dałaś na temat kursu, czy emocji się nieje i w ogóle pracy. Ona mówi: tak, jest dobrze. Schudłam chyba ze 20 kilo, ale nie wiem ile, bo nie mam wagi. W moim życiu dużo się dzieje. I gdyby nie to, że poradziłam sobie z jedzeniem emocjonalnym, zajadłabym się na śmierć. Spytałam Anię, czy mogę ją zacytować. Ona pozwoliła, bo ja uważam, że to są bardzo ważne słowa. Kiedy pozbędziemy się problemu z zajadaniem, uzyskujemy energię, przestrzeń do stawiania czoła innym problemom, bo mamy o ten jeden problem z głowy, że tak powiem. Więc to jest gra warta świeczki. Warto, naprawdę warto podążać, nawet jak to będzie mozolna droga, pod górę i noga się obślizgnie i trochę spadniemy w dół, krok po kroczku, krok po kroczku, krok po kroczku, bo na przestrzeni lat może być coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej i nigdy nie jest na to za późno. To tyle z mojej strony. Komentujcie, dzielcie się, zaglądajcie, korzystajcie. Pozdrawiam, pa.